25 września Urząd Miasta otwarty od 8 do 24. Podsumowanie działań ekologicznych magistratu. Dzień dobry, jest czwartek 23 września. Hanna Karasińska, zapraszam na wiadomości raciborskie. Do 30 września wszyscy Polacy muszą dokonać spisu powszechnego. Dla tych, którzy do tej pory nie znaleźli chwili, Raciborski Urząd Miasta organizuje noc spisową. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 potrwa tylko do przyszłego czwartku, czyli do 30 września. Udział w badaniu jest obowiązkowy. W tą sobotę w całej Polsce organizowana zostanie noc spisowa. Urząd Miasta w Raciborzu wychodzi naprzeciw osobom, które jeszcze nie wywiązały się z tego obowiązku i 25 września w godzinach od 8 do 24 daje możliwość spisu osobom zapracowanym. Spisać można nie tylko siebie, ale także członków swojej rodziny. Wystarczy przygotować swój numer PESEL oraz numery PESEL członków wspólnego gospodarstwa domowego, a także powierzchnię użytkową mieszkania czy domu. Wiceprezydent Raciborza Dawid Wacławczyk przy okazji przedstawienia pomysłu stworzenia w mieście nowego parku podsumował także dotychczasowe proekologiczne działania miasta, mające wpływ nie tylko na estetykę, ale także czystość powietrza. W raciborskiej przestrzeni miejskiej coraz częściej można natknąć się na łąki kwietne czy nowe nasadzenia. Wiceprezydent Raciborza podsumował działania proekologiczne prowadzone przez urząd w 8 obszarach. Jeśli chodzi o nowe nasadzenia, bo często słyszymy o potrzebie sadźcie nowe drzewa, sadźcie nowe krzewy, to się dzieje. W ciągu 2 ostatnich lat Racibórz posadził 269 nowych drzew. To są drzewa, które pojawiły się w szkołach, w parkach, w pasach drogowych, przy drogach, w różnych miejscach i to są nasadzenia nowe. Jeszcze tej jesieni wspólnie z firmą Tokaj Kobeks pojawi się kolejnych kilkadziesiąt drzew przy trasie od mostu zamkowego aż do zakładu, który obchodzi swój jubileusz. Ponadto Raciborz wciąż realizuje programy eliminujące problem niskiej emisji. Jeśli chodzi o walkę z niską emisją, to ona w tej chwili koncentruje się na 2 obszarach. Z jednej strony realizujemy cały czas program ograniczania niskiej emisji, czyli słynne PONE. Tutaj też warto popatrzeć na liczby, tak? W latach 2018-2021, czyli obecnej kadencji, dzięki temu programowi zainstalowano 777 nowych źródeł ciepła. O tyle mniej jest kopciuchów, o tyle mniej jest pieców starego typu pieców węglowych i tak zwanych kaflowych. Miasto coraz częściej zachęca swoich mieszkańców do korzystania z uroków aktywności na świeżym powietrzu i blisko natury, organizując eventy na przykład w parkach, a nie w przestrzeni betonowej. W tej kadencji pojawiły się konkursy ekologiczne z tym najbardziej popularnym zieloną, który angażuje mieszkańców w sadzenie, w dbanie o swój balkon, o swoje okno, o swój ogród, o miejsce przed swoim blokiem, przed swoją kamienicą czy przed swoim zakładem pracy. I tutaj widzimy, że faktycznie część tych takich nudnych trawników albo wręcz wydeptanych terenów zamienia się w użytki jakieś takie ekologiczne. I dzieci. Kwiatki agatki, sadzenie łąk kwietnych przy przedszkolach, przy domach, przy żłobkach, akcja zaadoptuj donice, kiedy kilkadziesiąt już nieużywanych betonowych donic przez nas zyskuje nowych opiekunów. Ponadto w mieście prowadzone są działania edukacyjne, takie jak sezon kobranie czy budowanie domków dla owadów. Organizowane są festyny ekologiczne, a także na bieżąco prowadzone są prace nad czystością i porządkiem na terenach zieleni miejskiej. Uwaga! Pilnie potrzebna jest krew. Dlatego zgłoś się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś zdrowie i życie. Więcej na www.gov.pl/NCK lub www.twojakrew.pl.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. W dzisiejszych wiadomościach raciborskich to już wszystko. Dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru.